Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Słuchajcie, Minecraft Solo, Minecraft Husbox, no jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, dzisiaj tak, pasowałoby mi poszukać diaksów trochę i obsydianu. Obsydianu sobie wykopać, bo on, niestety, tylko 4 sztuki, a chciałbym, słuchajcie, zrobić sobie portal do Netheru, to jest jedna kwestia. I druga kwestia, chciałbym sobie zrobić enchanting table, tak żeby już to mieć i dzisiaj jeszcze troszeczkę powycinam tych białych brzus, ponieważ już lada chwila będę budował dom, już tutaj budulec się robi. Mam jeszcze oczywiście do przepalenia trochę gliny i stone'a, ponieważ będę potrzebować w zasadzie briku na mój dach, ponieważ dach, stwierdziłem, że dach będzie robiony z modu Structurize. I teraz w zasadzie nie wiem jeszcze jaki kolor tego dachu, prawdopodobnie będzie jakiś czarny, no ale wszystkie muszę zrobić dokładnie w ten sposób, więc na samym początku z briku, a później dopiero będziemy ten dach kolorować. Myślę, że będzie właściwie czarny, tylko że na nie na dżunglowych, tylko na oakowych deskach. Czyli dokładnie w ten sposób. No i tego będę potrzebował trochę, żeby po prostu zrobić sobie dach. Dobra. Żarcie mam. Pochodni by mi się jeszcze trochę przydało. Gdzie ja mam jeszcze moje patyki? Są mi patyki, a tutaj widziałem gdzieś... Gdzieś przed chwilą był... Chociaż mam przy sobie nawet teoretycznie pół... Może... Nie wiem... Zrobimy z wszystkiego i będzie git. A drugie pół dorzucimy... Tutaj, niech się przepala. Okej, plecak sobie wziąłem, jest pusty. Więc w razie czego... Będę mógł sobie zabrać niektóre rzeczy. Wziąłem sobie też trochę... trochę... żarełka. Mam też... kilofy. Plus emeraldowe dwa. Łopata, wiadomo, standard, więc dzisiaj to sobie dooponujemy. Jeszcze przed tym będę chciał wyciąć trochę tych drzew. Brzozy nie zbieram, bo ponieważ brzoza, tak jak mówię, jakoś mi się specjalnie nie podoba w grze. I raczej nie będę jej tutaj po prostu brać, więc może spokojnie sobie tutaj, jak dla mnie, nawet i zgnić. Bardziej mnie interesowa się oakowe drewno oraz spruce wood oraz jeszcze będę musiał sobie nazbierać trochę, a to już tak poza odcinkiem, będę musiał sobie pozbierać troszeczkę drewna dark wood. Ewentualnie mógłbym też użyć co nieco tego, river planks, river wood. To co takie, co rośnie sobie, słuchajcie, przy rzekach, on też jest fajne. Więc można by też co nieco go wykorzystać. Wiadomo, te miejsca, gdzie te brzozy są, to sobie wykorzystam też i zasadzę tam też inne drewno, nie? Takie ciemniejsze. Bądź też spruce wood. Ale tu, gdzie będzie ogólnie moja działka, moje włości, mój domek, który nie będzie domkiem modern i przede wszystkim będzie domkiem małym. Praktycznie parę pomieszczeń i to wszystko. Z poddaszem, bo nie będzie pęta, tylko będzie poddasze, słuchajcie. Więc no, na dachu, czy na poddaszu myślę, że będzie po prostu jakaś tam mała sypialnia i to wszystko. Jakieś tam schodki do tego, do piwnicy. Plus też część, tak jak tutaj ktoś zasugerował w komentarzu, żeby część na przykład moich takich urządzeń, jak nie wiem, nawet jakieś tam reaktory dające mi prądy i tak dalej, żeby one były po prostu w osobnych do tego przeznaczonych budynkach. No, w sumie nad tym też się zastanawiałem i stwierdziłem, że chyba to nie byłby całkiem zły pomysł, więc w sumie chyba można by coś takiego zrobić. Dobra, słuchajcie, czy ja bym się przeszedł tak, żeby wejść w jakąś dziurę? Może gdzieś tam się wpakuję. Nie ma to kompletnie teraz znaczenia, czy jest noc, czy jest dzień. Wtedy się mogłem sobie... A, czy już w sumie mam ten... Mam 35 dzień i 19, 12, 13, więc podejrzewam, że jak jest 19, to będzie ciemno, a jak będzie normalna godzina taka, że normalna, nie 19, to będzie jasno. Dobra. Fajnie by było dzisiaj, słuchajcie, znaleźć obsidian oraz diaksy, tylko tak, obsidian. Wszystko pięknie, ładnie, ale czasami jak ten obsidian ogarnąć, nie? Fajnie by było mieć wodę. W wiaderku.
przypominałem sobie ogólnie kawałek od mojej miejscowej i akurat tutaj mam jakąś, słuchajcie, zacną dziurę. Zwyczajnie dziurę. Nie wiem czy, znaczy w sumie węgiel też mi się przyda, bo tam chyba z tego co wiem to mi się, słuchajcie, kończy. Ale może na węgiel to, słuchajcie, ja sobie pójdę zwyczajnie wtedy, kiedy będę robił jakiś streamek czy coś. Granit. Okej, tu jest tak. Właśnie, słuchajcie, ostatnio wrzuciłem taki, możecie sobie zobaczyć, bądź jeśli nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć, że jest taki w sumie zapis na YouTubie z Twitcha. On tam trwa niecałe 15 minut. I to jest w sumie taki wyrywek trzech streamów i takie, można powiedzieć, najbardziej istotne rzeczy, które tam się, powiedzmy, działy i tak dalej. Staram się, słuchajcie, na streamach nie robić jakichś bardzo ważnych, istotnych rzeczy, które będą wprowadzać mega jakąś tam zmianę, tak żebyście nie powiedzieli, że przechodzicie w sobotę na odcinek i jest coś takiego, o czym ja nie wiedziałem, nie? To takich rzeczy unikam. Staram się, słuchajcie, na razie na streamach robić takie bardziej kosmetyczne rzeczy, bądź zapasowe rzeczy, czyli zapasowe, czyli właśnie kopanie surowców, żelazo i tak dalej i taka pogadanka z ludźmi, którzy są obecni na streamie. Więc nie robię jakiegoś postępu, a jednocześnie uzupełniam swoje zapasy, bo no tak jak na YouTubie, żeby robić zapasy, no to raczej ciężko. No tak jak dzisiaj się skupiłem, tutaj trochę się skupimy dzisiaj na zapasach, znaczy głównie na tym, żeby ogarnąć temat czego dokładnie diamondów. To nie powiem, ale przydałyby się. Okej. Jakie w ogóle muszę iść kordy? Podobno są standardowo dalej. Nie ma tutaj, słuchajcie, minusowych kordy, bo ktoś mi pisał ostatnio, że idzie minusowe kordy. Tu, słuchajcie, jeszcze nie ma minusowych kordów. Troszeczkę podgłośnie Minecrafta dla siebie, dla swoich uszu. To by było słyszeć. Silver fish. O. Kolejny silver fish. Yeah. Glina. Serio. Kurde, kopnąłbym, ale trochę się cykam. Patrzcie, ile nagle gliny. Szukałem gliny, to wiecie, ile musiałem łazić? Czyli nigdzie nie wpadnę. Bo. A jednak bym wpadł. Scoria stone. Scoria fajnie wygląda, ale raczej nie mój klimat. No to w sumie, jakby nie patrzeć, to dużo tej gliny wykopałem. W sumie wezmę ją, bo jakbym potrzebował jeszcze więcej tego, to się może okazać, że będzie przydać. Gravel też mi się może przydać. Gober tutaj diamentowym, ale powinien iść też tym. Tak, dokładnie. Gober się przyda. Gober jest dobry. Więc jak go mam, to sobie zabiorę. Dobra, jestem na poziomie 31 dalej? Czekaj. Dobra, tam jest drugi kord. 19. Arcane Crystal Ore. Dokładnie, to mi się też przyda, bo tam ostatnio coś z tego chciałem. Runestone? Run? Zawsze mi się kojarzy, jak jest jakieś runo, to run, bitch, run! Dobra. O, oh, jest. Tylko fajnie pasowałoby. A w sumie wiecie co? Mogę wykorzystać. Kurde, tu się nie rozlało. No i perfekt.
A czekaj, Depsalt, Depsalt Diamond Ore? A, nice, to daje też diamonta. Myślałem, że będzie taka, wiecie, oszukane trochę, ale... No nie, nice, 4 diaksy. Lapis. Glow Licher, a dobra, to jest ten. Fajnie, mówiłem, 11 poziom diaksy, nie? W sumie dobre są te emeraldowe kilofy. 4 diamondy. Pasowałoby jeszcze... O, w sumie mam przed sobą. Jeziorko lawy. Wow. Jeziorko lawy to byśmy bym sobie zalał lawę. I zrobił, słuchajcie... Obsidian. Nie wiem, czy on nie jest. A jednak chyba nie. Najsu. Rozświetlimy sobie trochę. Easy Gober. Okej. Okay. Elegancko. Ja tam mam 4 obsydiany, nie? A ja potrzebuję 10. 10 plus, słuchajcie, 4 na ten, czyli 14, czyli 10 potrzebuję tutaj. O, jest i kosz na śmieci. Okej. Okay. To wrzucimy. Cobblestone, ten tuf, nie wiem czym jest tuf, ale Cobblet Deep Salt może być fajnym kamieniem, więc na razie go zostawię. Okay, czyli 10 sztuk. No, powoli się go kopię, ale cóż. Niestety nic nie jestem w stanie zrobić. Nie mam nic lepszego na razie. A właśnie, słuchajcie. Ostatnio znalazłem jajka smoka. Ale to jajka smoka sobie... Wow. Jajka smoka sobie później... Później sobie załączymy, żeby on tam... Smok się po prostu wykrył na kolejny odcinek. No i dalej, słuchajcie, zastanawiam się, jak to ugryźć jeszcze z tymi odcinkami. Czy... Znaczy 2 odcinki w tygodniu raczej chyba na razie nie, żeby, bo wiecie, w poniedziałki, znaczy od poniedziałku do piątku streamuję, nie? Co prawda zrobiłem tak, żeby nie było streamów cały czas z Minecrafta, czyli streamy z Minecrafta, Switchboxa są poniedziałek, wtorek, środa. Żeby na czwartek móc wrzucić, słuchajcie, tutaj jakiś na YouTube materiał z tych 3 dni. I tak to na razie chyba będę robił. Do czasu aż... No zobaczymy. W sumie to wszystko też zależy od tego, jak bardzo będziecie oglądać to tego Minecrafta. Jeżeli będą faktycznie oglądnięcia i... A 10 to mam, to elegancko. Ale w sumie jeszcze jakbym chciał... Może tak dla pewności zrobię sobie... Jeszcze jeden z 2 sobie wezmę, bo ja bym tam, nie wiem, brakło, czy... Wow. No. Tylko husiałek zatyka lawę drewnem. Zobaczę, ale to się nie... Dobra, nieważne, dobra. Mam grunt, że mam. Nie wiem, czy redstone mi się na razie do czegoś przyda, ale chyba nie, ale jak już tutaj jest, to tam parę sztuk wezmę. Ale już tu jest dziura. Chyba sobie zaznaczę tą jaskinię. Jaskinia. Okej, okay, elegancko. Ale ona jest. Wow. Patrz, jakie to są nawet haszczoki. Awesome. Eho. Nice. Ale wiecie co? Chciałbym sobie jeszcze wejść dzisiaj do tego. Chciałem sobie jeszcze dzisiaj wejść do Netheru. Więc dobrze by było... wrócić i słuchajcie, dobrze by było wrócić i zrobić jeszcze portal, bo chciałem sobie zobaczyć, jak wygląda, słuchajcie, Nether, jakim się wygenerował. Tędy.
Czyli mogę wziąć sobie cobblestone. Cobblestone, mhm. Okej. Kurde, ja uwielbiam się zgubić gdzieś tam w jaskini. Właśnie tak jak teraz to uczyniłem. Czekajcie, bo tu był ten. O właśnie, ja ten musiałem wejść. Dokładnie. Kurde, szkoda, ja tego dirta wrzuciłem. Teraz byłby dirt idealny. Dobra, pomożemy się tym. Teraz skąd ja przyszedłem? Dalej chyba stamtąd, nie? Spaduwa. Nagle Silverfish sobie przypomniały o istnieniu. Nie, jak zazwyczaj nie miałem szczęścia do Silverfishy, tak teraz mam. Przeważnie miałem szczęście do czego innego. Quipa. Dobra. Chyba stamtąd przylazłem. Gravel jest. Dobra, mogę sobie tego dirta pożyczyć. Czy pożyczyć? Ja go tutaj zostawię, ale po prostu się potrzebuje podsadzić. Podsadzić, nie wysadzić. Wiem, o czym myśleliście. Dobra, tu jest pochodnia, więc to dobry znak. O, nie, jeszcze noc. Kurde. Elegancko. Hops. Te. Usiadek i skakanie. Ale pamiętajcie, parkury... Pamiętacie. Parkury nigdy mi nie szły dobrze. Tego Edka byśmy sobie tutaj jeszcze... Chodź. Tylko nie wypadnij do wody. No i dał perełkę i ten. Dobra, coś po sobie wyrzucić. Tych saplingów mam dużo. A w sumie czekajcie, przecież ja mam plecak. Czemu ja plecaka nie użyłem? Dobra, 4 diaksy, no na razie mi wystarczy. Znaczy, na to co tam potrzebuję. Ten enchanting table i w zasadzie portal, do portalu przecież nie potrzebujemy obsydianu, czy tego, diamondów, więc easy. Dobra, gdzie jest moja łódź? Bieg już do mnie? Adios amigos! Dobra, 5 bieg i płyniemy do domu, no powiedzmy do domu. Do mojej działki. Dobrze, teraz sobie wybudujemy portal. Zrobię sobie enchanting table. Książkę w sumie mam, więc będzie git. A, jeszcze gaz maszynę muszę zrobić, żeby odpalić portal, ale chyba flinta mam. A jak nie mam, to mam gravel, więc zaraz pewnie i tak będzie. Portal będzie tymczasowo na razie przy tym, przy... na plaży, ale później go wiadomo przyniosę w jakieś zacniejsze miejsce. A tymczasem na razie będzie musiał po prostu wystarczyć. Co to się wygenerowało? A, wieloryb. Co to za czarna skała? To nie skała, to wieloryb. O, dwa! Będzie jakieś cimci-limci? Lowe-lowe? Ten u góry chyba kobieta, bo niewzruszony. Kompletnie nic. Zimny jak skała. Ciemny jak drań. Dobra. Już prawie. Zobaczmy, czy tam jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Dobra, oświetlone to w sumie bezpiecznie. Pyc. Dobra. Łódkę sobie zostawiam. Okidoki. No właśnie, portal. Już. Przyczajony tygrys. Tutaj dirta, pyt, bez dirta, bez drewna. No i teraz flint and steel. Czy ja mam w ogóle jakiś flint?
Tutaj nie mam. Wiadomo, że jest ten, ale zobaczmy sobie tu. Nie ma. Zobaczmy sobie tu. Też się nic nie świeci. I mam. Dobra, i potrzebuję jeszcze żelazo. Jedną sztukę, w sumie jedną sztukę flintu. Kurde, jest tak, jak jest to ciemne, to jest takie trochę dla mnie niewidoczne. Nie wiem czemu. Wam też się tak wydaje, że jest trochę niewidoczne. Dobra, a jeszcze bym chciał łuk. Ale potrzebuję zwykłe książki. Halo, zwykłe. Albo w którejś tej. W którejś. Jest skrzynce, tylko plecako. A nie, mam jednak tu. Będę potrzebował jedną. I diamond. Mam nawet w tym, ale tak coś to sobie wezmę swój tutaj. I tutaj Enchanted table. Dwa diaks. Sorry. To i tak muszę otworzyć swój plecak, bo tu mam. Okej. Okay. A jeszcze obsydian, kurde. Gdzie ja go dałem? Ja że no jestem mega niewidoczny. Mega jestem niewidoczny. Gdzieś miałem obsydian jeszcze. Gdzieś był, tylko że nie wiem czy nie w którejś tej, kurde, w plecaku. Nope. Obsydian. Widzicie ludzi obsydian? Ja już jestem ślepy, więc no wiecie, różnie bywa. Ale chyba nie. Więc stawiam, że jest w plecaku. Na pewno był ten obsydian jeszcze. Ty czekaj. Call to rzucimy sobie na razie tu. No bankowo. Nie może być, że jednak nie ma. Obsidian. Tutaj też go nie ma. Tutaj też nie ma? A wydaje mi się, że miałem jeszcze cztery. No pewnie gdzieś widzieliście, ale ja go nie zauważyłem. No bo tu mam jeden swój, nie? Okej, okay, ale przecież były jeszcze cztery. Trzy. Były, czy nie było? Czy ja wrzuciłem może? Hej, zabijcie mnie, ale... Chyba lepiej mi tak patrzeć na ten, co jest to bardziej ten neku jest bardziej taki widoczny. No właśnie, mówiłem. Niewidoczne jest to w ogóle jak ten. Okej, okay, enchanting table. Tymczasowo będę go musiał postawić tu. No książek mam mało, ale po książki chyba pójdziemy do jakiejś wioski. W sumie wiosek... Tam było parę tych książek jeszcze, nie? Której chyba... O właśnie, są te jaja smoka. Tu mamy jedną książkę. Muszę ogólnie porządki zrobić. Jakiś system, ten standardowy nawet, to będzie już spoko. To... Mam 19 książek, to i tak będzie mało na ten, na bookshelf. Dobra. Jeszcze coś bym sobie kłapnął. Tu. Okej. Okay. Jestem na żarty. Okej, okay, włączymy, odpalimy portal. Zobaczymy, jakie piekło się wygeneruje. Później jak przyniosę ten portal, to i tak będę blisko. O, niech cię w tyłek czaśnie normalnie. Heh. Ale dźwięk w piekle. Nie powiem, świetne piekło. Świetne. Idealne. Właśnie o takim piekle marzyłem. Teoretycznie jest to bezpieczne piekło. Ale gdziekolwiek, czy będzie wszędzie wyjść, to czy będzie
No. Okej. Okay. No to... To tyle widzieliście piekło. Po prostu moja paczka nie chce, żebyście już widzieli całe piekło i to, co w tym piekle się znajduje. Po prostu nie. Więc to jest, żeby wam nie spoilerować. No dobra, słuchajcie. No to cóż. Na dzisiaj kończymy. Co prawda miałem dzisiaj zacząć budować domek, ale no, trzeba było odpalić portal, bo nie wiem, czy coś z piekła mi się tam nie przyda. Enchanting mam postawione, więc jeszcze tutaj sobie nazbieramy książek, ale to w poniedziałek na streamie. I być może gdzieś koło wtorku, środy zacznę, słuchajcie, budować swój dom, ale będziemy go kończyć na odcinku, bądź w trakcie odcinka, więc w czwartek prawdopodobnie zobaczycie już tam co nieco jakiś zalążek na tej takiej króciutkim przeglądzie tego, co się działo na streamach. Ale przede wszystkim, słuchajcie, zapraszam was na streamy, żebyście nie przegapili i byli na bieżąco, nawet z takich rzeczy jak zbieractwo różnych materiałów i tak dalej, bo widzicie, trochę się tutaj pozmieniało. Ja tam stawiłem oczywiście taką drobną część tego, co was praktycznie tam czekało, więc oczywiście zapisy są na Twitchu dostępne, więc jakby ktoś chciał sobie obejrzeć całość, to oczywiście możecie to zrobić. A my się widzimy w następnym odcinku w sobotę, a tak to w czwartek na krótkim przeglądzie, no i oczywiście w tygodniu na streamkach. Także do zobaczenia, trzymajcie się i na razie. Hej, hej!